opera da się lubić. Z takiego założenia wyszedł Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach i zainaugurował cykl koncertów. Tajemnice operowego świata przybliżać będzie Anna Patrys i Róża Wysocka. Opera jest dla wszystkich, o operze można mówić z humorem i operę można pokazać tak, jak ona wygląda na scenie, stąd dzisiejsza scenografia, światła i reżyseria, ale możemy też sobie po operze pożartować. Na pewno ludzie się bardzo dużo dowiedzą o operze, bardzo dużo ciekawych historii o tle historycznym, o różnych wydarzeniach. Ania ma piękną umiejętność opowiadania, barwnego opowiadania o tym świecie. Toska razem z Cavaradossim zostają wplątani niechybnie w wątek polityczny. Podczas pierwszego koncertu zaprezentowane zostały arie, które w librettach operowych śpiewane są w nocy. Mieliśmy dzisiaj możliwość posłuchania Rusałki, Lady Macbeth, sceny obłędu. Zabrzmiała scena sonambuliczna, czyli lunotykowania z lunatyczki Belliniego, a także pojawił się Mozart. Publiczność nie kryła zadowolenia. Jak się okazało, osób zainteresowanych operą jest bardzo dużo. Bardzo dobry pomysł, tym bardziej, że w tym obszarze, w okolicach Jeleniej Góry, potrzebne są tego typu imprezy, bo trzeba ten obszar, trzeba to miejsce ożywić. Jest pięknie, jest piękna inscenizacja, piękne kostiumy i śpiew. Potrzebne to jest dla społeczeństwa tego regionu, no, żeby ludzie z takich małych miejscowości też mogli posłuchać dobrej muzyki. Piękna muzyka. Piękne, można przeżywać naprawdę piękne chwile właśnie eleganckiej muzyki, poważnej. Kolejny koncert z cyklu Opera da się lubić zaplanowano na 23 czerwca. W czerwcu spotkamy się z głosami sopranowymi, poznamy wszystkie 11 głosów sopranowych, bo jest ich aż tyle, nauczymy się je rozróżniać. Następne spotkania zaplanowane są we wrześniu, październiku i listopadzie. Dla osób, które uczestniczyć będą we wszystkich wydarzeniach, przewidziana jest niespodzianka. Próbujemy zrobić dodatkowy koncert, taki już całkowicie darmowy, dla osób, które zbiorą komplet tych 5 pieczątek. W grudniu stworzymy kolejne wydarzenie tylko dla tych ludzi najwytrwalszych, którzy przeszli z nami tą całą ścieżkę. Serdecznie zapraszamy na operowe spotkania, oczywiście do Mysłakowic.